Witam Państwa bardzo serdecznie po weekendowej przerwie w słoneczny poniedziałek 8 kwietnia w programie Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy w Szczecinie. Nazywam się Katarzyna Pietrukowska i mam przyjemność poprowadzić Galaktykę. I mam nadzieję, że przez najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami. Imieniny w dniu dzisiejszym obchodzą Amadeusz, Cezary, Dionizy, January, Julia, Julian, Julianna, Marcel, Radosław i Walter. Wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy już tradycyjnie najserdeczniejsze życzenia. Do innych świąt, które dzisiaj obchodzone są na całym świecie, możemy zaliczyć Międzynarodowy Dzień Romów oraz Dzień Opozycji Przeciw GMO. Dzień Opozycji Przeciw GMO, pewnie każdy z Państwa słyszał, ma na celu przede wszystkim akcję, która pozwala edukować społeczeństwo, mówić o zagrożeniach, jaka żywność genetycznie modyfikowana niesie ze sobą. Przeciwnicy GMO rosną w siłę, mają już międzynarodowe kongresy, na których się spotykają, działają dość prężnie przeciw właśnie wprowadzaniu na rynek żywności, która jest modyfikowana. Dzień Romów natomiast obchodzimy od roku 1970, kiedy to po raz pierwszy 8 kwietnia właśnie pod Londynem Romowie z 25 państw zebrali się, zwrócili się po swoich obradach do Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu uznania ich za mniejszość narodową. Wnioskowali do ONZ właśnie, ponieważ do tej pory nie byli uznawani jako mniejszość narodowa, a tym samym prawa, jakie przysługują wszystkim mniejszościom w krajach, nie były im przyznawane. Na tym samym kongresie Romowie ustalili, jaka będzie ich flaga i hymn narodowy. Wiemy, że Romowie są jedyną nacją na świecie, która nie posiada swojego państwa. Pierwszy Światowy Kongres, tak jak powiedziałam, odbył się pod Londynem, natomiast od roku 1990 patronat nad Światowym Kongresem Romów objęło UNESCO i na czwartym kongresie Międzynarodowego Związku Romów ustalono właśnie to święto na ten dzień, na dzień dzisiejszy. I obchodzimy to święto na całym świecie. Za chwileczkę zaproszę Państwa na przegląd prasy. Po nim przejdziemy do serwisu informacyjnego telewizji Pomerania, a dzisiaj w nim mnóstwo ciekawostek, ciekawych tematów. Między innymi porozmawiamy o Sojuszu Lewicy Demokratycznej i jego sprzeciwie wobec żądań zwrotu bonifikat od mieszkańców lokali komunalnych. Powiem tylko, że jakiś czas temu na zakup właśnie lokali komunalnych mieszkańcy mieli przyznane przez Urząd Miasta bonifikaty. Później po sprzedaży tych mieszkań wobec 600 rodzin zażądano zwrotu tych bonifikat. SLD się temu sprzeciwia. Chce, aby nie prezydent osobiście, natomiast aby Rada Miasta decydowała o tym, czy wstrzymać egzekucję właśnie zwrotu tych bonifikat, czy nie. O tym będziemy mówić w pierwszym temacie. Drugi będzie dotyczył przyjęcia koncepcji programowej Muzeum Dialogu Przełomy. Przede wszystkim skupimy się na tym, że zostali wybrani wykonawcy ekspozycji stałej właśnie w Muzeum Dialogu i tutaj możemy się cieszyć, jest to biuro projektowe właśnie ze Szczecina. Trzecim tematem będzie problem parkowania przy kościele garnizonowym. Czyli każdy z nas wie, centrum Szczecina. O tym problemie już sygnalizowaliśmy w zeszłą środę w rozmowie z naszym cyklicznym gościem, blogerem Grzegorzem Kluczyńskim. Opowiadał nam o tym, jak fontanna w centrum miasta niestety i okoliczne tereny są niszczone właśnie przez samochody, które w sposób dość niedbały parkują. Jakby nie było, kościół garnizonowy jest w samym centrum naszego miasta. Przez bramę portową wjeżdżamy do naszego miasta, przejeżdżamy. Centrum miasta, gdzie trzeba by zadbać o porządek. O tym będzie także w serwisie informacyjnym. Kolejną informacją będzie to, że Technopark Pomerania wspomaga kobiety przede wszystkim w nauce języka angielskiego. O szczegółach dowiecie się Państwo właśnie z naszego serwisu informacyjnego, a ja w tej chwili zapraszam Państwa na przegląd prasy.
dzisiejszym wydaniu tygodnika Newsweek znajdziemy mnóstwo ciekawych informacji, przede wszystkim związanych z nieopuszczającą nas w dalszym ciągu zimą. I tak jeden z artykułów noszący tytuł Rachunek za śnieg poruszy sprawę, o której no nie na co dzień myślimy. Wiemy, że ta wiosna idzie do nas bardzo powoli, zima przeciąga się, natomiast naprawdę nie do końca zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, przede wszystkim finansowych, jakie ponosimy my, budżet państwa, wszystkie firmy działające na naszym rynku. Pierwszą taką zaskakującą dla mnie informacją, to może nie jest rzeczywiście no nic dziwnego, można było się tego domyślić, tak jak powiedziałam, nie zastanawiamy się nad tym w dzień powszedni. Sklepy, wystawiając do sprzedaży już kolekcje wiosenne, bardzo dużo tracą. Galerie handlowe zauważyły spadek obrotów nawet o 7%, ponieważ liczyli, że te kolekcje wiosenne zaczną sprzedawać się już w miesiącu marcu. Natomiast z tego, co obserwują klientów, nie są oni jeszcze zainteresowani kobiety kupnem letnich sukienek czy letniego obuwia. Odśnieżanie miast to jest problem no taki ogólnopolski. Jeden dzień przedłużony o odśnieżanie miasta to jest 500 000 złotych dla mniejszych miast i ponad, no niebagatelna kwota, a ponad 1 000 000 złotych dla miast większych. Suma summarum, budżet państwa jest stratny przez zimę o 4 miliardy złotych. O tą właśnie zimę, która niestety dla nas też przedłuża się. Innym z tematów, o którym chciałam Państwu dzisiaj powiedzieć, jest olimpiada na Krupówkach. Wiemy wszyscy, że do olimpiady w 2012 roku szykuje się Zakopane. I tutaj jest wielki problem i znów malkontenci mówią, że jak zwykle my szykujemy się do olimpiady, jednak nie wiadomo, najpierw chcemy ją wygrać, natomiast później pomyślimy o realizacji, czy jest ona możliwa do zorganizowania. No i tutaj stały problem oczywiście dróg w naszym kraju. Ponieważ 100 km Zakopianki w ostatnich latach na tej drodze wyremontowane zostało niestety tylko 22 km. I tutaj autor artykułu stawia pytanie, czy to nie są za duże koszta, czy my zdążymy, tak jak obiecywano, że zdążymy przed Euro 2012 i później jakie były problemy, doskonale wiemy. Przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych, na chwileczkę odchodzimy od Polski. Artykuł pod tytułem Tęczowa Ameryka. Jak łatwo można się domyślić, będziemy mówić o związkach partnerskich, związkach homoseksualnych. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie poprze ustawę, która określa małżeństwo jako, znaczy uchyli ustawę, która popiera małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. I to będzie takie nowum w prawodawstwie amerykańskim, ponieważ do tej pory związki homoseksualne nie były tam zawierane w zgodzie z literą prawa. Sąd Najwyższy rozpatruje przede wszystkim dwie sprawy. Jedna to jest taka, czy władze stanowe mogą zakazywać zawierania takich małżeństw. Natomiast druga, czy związek mężczyzny z kobietą jest zgodny z konstytucją. Największy wpływ na opinię publiczną mają oczywiście, o tym powszechnie się mówi w Stanach Zjednoczonych, również coming out celebrytów, czyli to, że celebryci, czyli osoby na świeczniku, gwiazdy telewizji, gwiazdy filmu, piosenkarze, artyści, coraz częściej przyznają się do tego, no, że są gejami. Tutaj jest właśnie przytoczony przykład Rickiego Martina, Judy Foster czy Cindy Nixon, znanej z filmu Seks w Wielkim Mieście. Więc to też jakby, no zaczynamy publicznie o tym mówić, tak? O tym, o czym uważa się, że, co uważa się za duży problem. Wielkie wydarzenie też w kinach, film Ryszarda Bugajskiego, autora słynnego Przesłuchania, film, w którym występuje Janusz Gajos. Mówi on o nie do końca czystych interesach, jakie są dzisiaj w Polsce. O tym, czy odpowiada na pytanie, czy my żyjemy w kraju skorumpowanym, czy
takim motywem do nagrania tego filmu była słynna sprawa z 2013 roku, kiedy to 60 kilku przedsiębiorców zostało, przedsiębiorców zajmujących się zakładów mięsnych, zostało oskarżonych o malwersację na sumę 65 milionów złotych. Oskarżeni spędzili kilka miesięcy w areszcie, okazało się, że sprawy nie było, malwersacji nie było. Wszystkich, których zainteresował ten temat, zapraszamy do kin. Ja na moment żegnam się z Państwem, to na tyle w przeglądzie prasy. Widzimy się po chwili. Powoli zbliża się godzina 17.15. Tradycyjnie nasi stali widzowie wiedzą, że zapraszam Państwa na serwis informacyjny. O tym, co dzisiaj będzie w nim problemem, mówiłam wcześniej. Ja widzę się z Państwem po 15-minutowej przerwie. Do zobaczenia.